Hej, siemano, z tej strony Fisiel i zapraszam was na kolejny odcinek z serii 5 Faili. Mam też dla was mini konkurs na grę Rust, oczywiście na Steama, więc jak jesteście zainteresowani, to będzie info na końcu tego filmu. Zapraszam was też na kanał Borysa, który robi mi miniaturki, na przykład ta, która jest właśnie w tym filmie, robi naprawdę świetną robotę, więc zapraszam was na jego kanał, link oczywiście macie w opisie. Tymczasem miłego oglądania. Ćma. Zaczynamy od polskiej streamerki Bruneci. W kilku odcinkach pokazywałem już, jak przerażające mogą być ćmy. Ostatnio na streamie Bruneci streamerka ta padła również ofiarą takowego bydlaka. Ja nie uciekałem. Make love, not fight, Fregnatic. Anhos. Słodkich snów. Boże. Boże. Donate. Wysłanie trollnuty w donate streamerowi to bardzo prosty i działający sposób trollowania. Ofiarą takiego żartu padł streamer o niku Mr. No Sleep, który dostał bardzo ciekawą piosenkę w donate. This is that, you know, screams can't be heard from, you know what I'm saying there, chloroform, but do you actually live on a farm? I'm curious. Asshole. More like news off of this. Wrzask. Pozostajemy w temacie donate'ów. Tym razem coś nieco innego, a ofiarą jest Soda Poppy. Grając w Diablo 3, streamer ten dostał donate'a, który zawierał krótki, ale jakże głośny dźwięk. Oh my god, it's so... When the fuck did I do this? That's old. Money's tight. Okay. How do I leave, man? It was a fucking beaver! Money's tight. Drzwi. Wiecie dobrze, że moim ulubieńcem w tej serii jest Tyler One. Ostatnio na streamie znowu coś mu nie wyszło, a mianowicie grając w grę South Park Kijek Prawdy, otworzył on nie te drzwi, co trzeba. Zastanawiające jest, czemu Tyler zasłonił kamerkę, przecież to nic nie dało. No ale... no cóż, no emocje. All the houses? Wait, I can go in all the houses? They're locked! You stupid fucking chat. Kamerka. Na pierwszym miejscu coś naprawdę niezłego. Faila tego podesłali mi na Facebooku Kuba i Konrad. Zapewne nie kojarzycie streamerki Nowa Patra. Jest dość mało znanym twórcą. Jednak na jednym z jej streamów, kiedy to Patra pożegnała się ze swoimi widzami, doszło do ciekawego zdarzenia. Streamerka myślała, że stream jest już wyłączony, więc włączyła sobie stronę z filmami dla dorosłych i rozpoczęła nawilżanie laguny, szarpanie brochy, męczenie Krystyny, znaczy jak zwał, tak zwał, wiecie o co chodzi. Co ciekawe, na jej Twitterze jest teraz całkiem inna tematyka niż kiedyś. Kiedyś to wiecie, miała gry i tak dalej, była streamerką, a teraz to się stała taką bardziej gwiazdą porno. Seksmorterka.